Sprawa z krawcem. Też prawdziwa? Najprawdziwsza w świecie. Starościc kupił kiedyś sztukę sukna i kazał sobie zrobić płaszcz. Po 2 dniach krawiec przybył z robotą. Siad! Spokój. No dobrze. Chwileczkę. A teraz uszyjesz mi z tego płaszcza surdut. I pamiętaj, że każdy kawałek masz przynieść tutaj z powrotem. Zapłać. No dobrze. Tu resztki, jak jaśnie pan rozkazał. Świetnie. A teraz uszyjesz mi z surduta kamizelkę. Zapłać. Aha. I nie zapomnij najmniejszego skrawka materiału. Z kamizelki zrobisz mi kapelusz. Zapłać. Kapelusz. Aha, i żeby nie zginął ani kawałeczek. No, a reszty? Mam, jaśnie panie. Wszystkie? Co do jednego. Dobrze, to uszyjesz mi teraz z tego płaszcz, ale tu, u mnie. Jaśnie panie, nie dam rady. Muszę wrócić do domu. Masz uszyć mi tu na miejscu. A czego zabraknie, oni ci dostarczą. Poza materiałem. Jaśnie panie, parę kawałków sukna zostawiłem w domu. Zapłać mu za fatygę. Dziękuję, jaśnie panie, dziękuję. A teraz za kradzież. Wariat, niebezpieczny wariat. Takich jego pomysłów.